Hej, cześć, z tej strony Hallak. Oglądacie kolejny odcinek Szkoły Czołgisty. Słuchajcie, dzisiaj rzecz dosyć banalna, wydawałoby się. Starzy wyjadacze, którzy zasubskrybowali mój kanał, nie będą tutaj mieli pożywki, ale są też młodzi niedoświadczeni i to właśnie dla Was jest ten materiał. Pouczymy się dzisiaj, jak przeciwdziałać objechaniu, czyli czemuś, co nas ośmiesza w tej grze, czemuś, czego absolutnie nie lubimy, czego absolutnie nienawidzimy. Jak widzicie, jadę sobie tutaj tą jaćką tak zwaną, czyli Jagd Panther. Bardzo często taka sytuacja w grze się zdarza. Jedziecie wolnym czołgiem albo takim właśnie TD-kiem. Zbliżacie się do pewnego obszaru i ja już tutaj wiem, że będzie na mnie czekał tutaj jakiś łachudra. Zobaczycie, co to będzie. Mój prześladowca czai się tutaj gdzieś w krzakach. Spróbuję tutaj się pokręcić, aby sprowokować go do tego, aby na mnie wyjechał. I oto został wykryty mój prześladowca. Słuchajcie, moje Nemezis. Taka sytuacja spotka Was często. Jest szybszy od Was czołg i zaczyna objeżdżać. Najśmieszniejsza, jaka może być, scena wygląda właśnie tak. Czyli nieporadne, grube dupsko nie może, nie ma dostatecznej siły, żeby na tyle okręcać się, obracać się szybko, żeby dorwać tego malucha. I on bezkarnie, mając przy tym niezwykłą frajdę, strzela w wasz zadek i nic nie możecie mu zrobić. Co w takiej sytuacji? Słuchajcie, jeżeli wiecie, że czołg mały jest zbyt szybki, nie próbujecie nawet się obracać. Po prostu od razu robicie dzidę do najbliższej przeszkody terenowej. W tym przypadku ja wybrałem tutaj to. Jeżeli spotkacie gracza, który jest, powiedzmy, nie jest nowicjuszem, nie pozwoli wam się tutaj zbliżyć, zdetrakuje was i po prostu zniszczy. Natomiast większość graczy, tych, którzy dopiero zaczynają przygodę, po prostu nie będzie mogło się oprzeć widokowi tego waszego tłustego zadka i zacznie strzelać właśnie w niego. Obudzą się dopiero w momencie, kiedy wy już zaczniecie do tej przeszkody terenowej dojeżdżać. Kolejna sprawa, jeżeli nie ma żadnej przeszkody terenowej, dojeżdżacie do stoku. Tu ja nie chciałem zmieniać mapki, tutaj stoków za bardzo nie ma takich odpowiednich, ale wybrałem to miejsce. Jeżeli stoicie na górce, nie zjeżdżacie z niej, tylko zatrzymujecie się gdzieś w połowie. Co to wam da? Otóż czołg, który będzie chciał was objechać, musi podjechać w pewnym momencie pod górkę. Zobaczcie, tutaj jest ogromna dysproporcja oczywiście pomiędzy mną a kolegą. Jemu się to uda, ale w momencie, zobaczycie przy drugim kółku, w momencie, kiedy on będzie starał się mnie kolejny raz objechać, jednak mocno straci prędkość. Zobaczcie, co się tutaj staje. Ja już powoli zbliżam się lufą do jego pojazdu. Oczywiście tutaj nie dałbym rady, ale nie o to chodzi. Ta górka, ten stok jest tutaj bardzo łagodny. Nie chciałem, tak jak mówię, odpalać innej jakiejś mapy. Jeżeli wybierzecie górkę, która jest bardziej stroma, to czołg średni was po prostu nie objedzie. I to jest jedna z form. Nie zjeżdżacie, pamiętacie, z górki, tylko zatrzymujecie się w połowie albo wjeżdżacie na połowę górki i dopiero zaczynacie się obracać, jeżeli nie macie wyjścia. Kolejna sprawa. Jak widzicie, znowu pokazałem zadek przeciwnikowi i zazwyczaj nie oprze się, będzie strzelał nie w gąsienicę, tylko właśnie w ten zadek. To da wam czas, żeby zbliżyć się do krańca mapki. Jeżeli, no tutaj jak widzicie, są magiczne bariery. W pewnym momencie zorientuje się przeciwnik, co się dzieje, ale może być już za późno i to da wam po prostu szansę na zniszczenie go. Kolejną taką podpowiedzią są urwiska wszelkiego rodzaju. Zwłaszcza się to sprawdza, jeżeli macie ciężki pojazd. Jeżeli ktoś się wam przyklei do boku, bo średniaki tak właśnie lubią robić, po prostu jedziecie do przodu, żeby jak najszybciej dojechać do
urwiska. Urwisko daje wam pewną przewagę. Jeżeli nieostrożny gość zbliży się do was, możecie go z niego zepchnąć. Albo być może przeholuje z tym szarżowaniem. Tutaj jest właśnie takie miejsce. Możecie zatrzymać się zupełnie na skraju. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. Jeżeli pojazd, który na was dybie, będzie cięższy od was, może was zepchnąć. Także robicie to tylko i wyłącznie pojazdem, który jest cięższy i którego nie da się zepchnąć. Jeżeli dojedziecie do takiego krańca, to albo przeciwnik zrezygnuje, albo po prostu da się zepchnąć, jeżeli przyklei wam się właśnie do boku. I ostatnią taką rzeczą, którą chciałem tutaj poruszyć, jest coś, co się zmienia na mapce, czyli wraki. Tutaj są akurat stałe wraki, natomiast sytuacji takich będzie mnóstwo, gdzie będą wraki waszej drużyny lub przeciwnej. Pomiędzy takimi wrakami, jeżeli wiecie, co robicie, łatwo jest albo wręcz zgubić, albo spowodować, żeby się zamotał ten nasz prześladowca. I jeżeli w pewnym momencie on się tak zacietrzewi, że wjedzie pomiędzy te przeszkody, to być może da wam to szansę, żeby go po prostu zepchnąć albo wręcz przycisnąć do jakiegoś wraku. I w ten sposób po prostu się jego pozbędziecie. Tak jak wcześniej mówiłem, jeżeli traficie na prześladowcę, który jest dobrym graczem, on na to się wszystko, co ja wam teraz mówię, nie nabierze absolutnie, ponieważ zdetrakuje was i będzie walił w gąsienicę non-stop, równocześnie zadając obrażenia. Natomiast na świeżych graczy na pewno to podziała. No i to chyba koniec, taki bardzo krótki dzisiaj materiał. Także mam nadzieję, że moi subskrybenci, ci bardziej doświadczeni, mi wybaczą, ale słuchajcie, takie materiały dla młodszych graczy także na moim kanale będą się pojawiały. Dla niektórych jest to oczywistość, ale zwróćcie uwagę, jak często takie widoki, kiedy ktoś bezradnie się obraca na środku mapki, widzicie w grze. Jeszcze ostatnia wskazówka. Pamiętajcie o jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli goni was jakiś czołg, nie uciekacie w stronę artylerii własnej. Pamiętajcie, ja też nie lubię tych skubańców, którzy po prostu walą w nas z satelity, no ale skoro już w grze jest taka opcja, skoro Wargaming coś takiego zrobił, raczej starajcie się odciągnąć tego przeciwnika w drugą stronę. Bardzo często widzę, jeżeli jakiś czołg ucieka, że ucieka na tyły własne, a tam przeważnie stoi artyleria. Słuchajcie, absolutnie jest to niedozwolone. Jeżeli musicie już w którą stronę uciekać i jest otwarta mapka, to starajcie się jechać w taką stronę, gdzie ostrzał będą mieli wasi ludzie, czyli ludzie z waszego teamu, o ile oczywiście jeszcze ktoś żyje. W tym przypadku uważajcie też na jedną rzecz, mianowicie czołg, ten, który jest szybszy od nas, będzie starał się utrzymać w ten sposób, żeby w jednej linii pomiędzy naszymi sprzymierzeńcami, a nim był wasz czołg. Czyli będzie się waszym czołgiem zasłaniał. Musicie być przytomni cały czas i to widzieć i robić takie manewry, żeby po prostu umożliwić waszym czołgom strzelanie do tego, który was właśnie prześladuje. No cóż, to na dzisiaj wszystko. Żegnam was i do usłyszenia.